dwie asysty Josue, Legia wygrywa w Lublinie. Raków i Lech zdobywają tylko po jednej bramce, ale też dopisują sobie po 3 punkty. Niespodzianka w Szczecinie, Pogoń gorsza od Śląska. No i zima zaskoczyła najbardziej Płock. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki, a to są top momenty 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Tu zobaczycie wszystkie gole minionego weekendu. Zanim jednak przejdziemy do 19. serii gier, środowe zaległe spotkanie Miedzi Legnica z Lechem Poznań z drugiej kolejki. W 17. minucie błąd Joela Pereiry, Maxim Dominguez przejmuje piłkę, świetne zagranie do Luciano Narzinga, Kolender przepycha w polu karnym Alana Czerwińskiego i pokonuje Filipa Bednarka. Niespodziewanie Beniaminek prowadzi, ale mistrz Polski rusza do ataku. Ależ zagranie Adriela Baluły, Mikel Isak, to chyba miał być strzał, wyszła idealna asysta, Filip Marchwiński wyrównuje. Po przerwie Kolejosz ma przewagę, którą w końcu dokumentuje. Mateusz Abramowicz fauluje Michała Skurasia, rzut karny, nie bez problemów, na gola zamienia Mikel Isak. To 8. trafienie napastnika Lecha w tym sezonie. Miedź walczy jednak do końca. W 76. minucie Janis Mazura z potężnym uderzeniem zaskakuje bramkarza gości. Niespodziewanie kończy się remisem 2-2. Do rewanżu dochodzi zaledwie 4 dni później. To już Poznań i 19. kolejka. Lech znów ma przewagę, tworzy mnóstwo sytuacji, ale do siatki trafia tylko raz. Dośrodkowanie Kwekwe Skirego, zgranie głową Milicza, asysta Filipa Dagerstala i z metra piłkę do pustej bramki pakuje Mikel Isak. W ten sposób Szwed zostaje współliderem klasyfikacji najlepszych strzelców Ekstraklasy, ale w tym meczu powinien zdobyć tak z 5 bramek. Wystarczy wspomnieć tylko, że on i jego koledzy 3 razy obijają poprzeczkę Miedzi Legnica, ale mistrz Polski tym razem przynajmniej zapisuje na swoje konto 3 punkty i awansuje na 3. pozycję w tabeli. A ja przypominam, że jesteście na oficjalnym kanale Ekstraklasy na YouTubie. Pamiętajcie o lajkach, komentarzach i o kliknięciach subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych filmów. 19. kolejka PKO BP Ekstraklasy miała rozpocząć się w Płocku. Wisła, już bez swojego najlepszego strzelca, Hiszpana Davo, miała zmierzyć się z Wartą Poznań. Sędzia Karol Arys miał zadebiutować w Ekstraklasie, ale plany pokrzyżowała pogoda. Padający śnieg sprawił, że mecz został przełożony. W Łodzi też problemy ze śniegiem. W odśnieżaniu pomaga nawet prezes Widzewa Mateusz Druszcz. Ostatecznie murawa wygląda jednak całkiem nieźle i z półgodzinnym poślizgiem piłkarze Widzewa Łódź oraz Jagiellonii Białystok wychodzą na boisko. W pierwszej połowie schodzi kontuzjowany Mark Gual, który dołącza do kontuzjowanego Jesusa Imaza. Trener gospodarzy Janusz Niedźwiedź ciągle łapie się za głowę, bo jego piłkarze mają przewagę, ale marnują kolejne okazje podbramkowe i rzut karny. Wreszcie na 12 minut przed końcem rozgrywający 200. mecz w Ekstraklasie Bartłomiej Pawłowski znakomicie dogrywa do Ernesta Terpiłowskiego, ten zalicza asystę, a Dominik Kun trafia do siatki. Radość gospodarzy nie trwa jednak długo, bo w doliczonym czasie gry piękna piłka od Nene do Bartosza Widy i Martin Kreutzriegler strzela gola samobójczego. Jaga to specjaliści od wyjazdowych remisów, to już 7. w tym sezonie. Widzew Jagiellonia 1-1. W Częstochowie lider tabeli Raków podejmuje Piasta Gliwice, ale zanim pierwszy gwizdek, to prezes PKO BP Ekstraklasy Marcin Animucki honoruje sędziego Szymona Marciniaka. To pierwszy mecz w tym roku w Ekstraklasie prowadzony przez arbitra, który gwizdał podczas finału niedawnych Mistrzostw Świata. Ale to też już 339. spotkanie Ekstraklasy prowadzone przez Marciniaka. To nowy rekord. A to 40. minuta meczu i Wilopez dogrywa w pole karne, Stratos Sfarnas uderza głową, spore zamieszanie. Najważniejsza informacja jest taka, że piłka całym obwodem przekracza linię bramkową. Ostatecznie gol samobójczy zapisany na konto Jakuba Czerwińskiego, chociaż w Częstochowie wszyscy są przekonani, że to Władysław Zgutkowski. Mamy wątpliwości co do strzelca, nie mamy co do wyniku. Raków prowadzi 1-0 i w zimowym anturażu dowozi ten rezultat do końca. Drużyna Marka Papszuna umacnia się na pozycji lidera Ekstraklasy. Piast pozostaje w strefie spadkowej. W Częstochowie wystarczyła wymiana piłki na czerwoną. W Zabrzu przez opady śniegu trzeba przerwać mecz Górnika z Lechią Gdańsk. Pół godziny później murawa wygląda już przyzwoicie. Erik Janża strzela, Ilkay Durmusz dotyka piłkę ręką. Po analizie VAR rzut karny. Szymon Włodarczyk mocno po ziemi przy słupku. Duszan Kucjak pokonany. 8. gol Włodarczyka, najskuteczniejszego młodzieżowca w Ekstraklasie.
Po przerwie z dystansu uderza jednak nowy stary piłkarz Lechi Kevin Friesen-Wichler. Daniel Bielica odbija piłkę, a korzysta z tego Łukasz Zwoliński. Dla niego to szóste trafienie w tych rozgrywkach. W fenomenalnej formie jest napastnik ekipy z Trójmiasta. W 50. meczu Górnika z Lechią w Ekstraklasie podział punktów. Uciekające przed strefą spadkową Zagłębie Lubin podejmuje wicelidera Legię Warszawa. Genialne podanie Josue do Pawła Pszołka. Pszołek mija Aleksa Ławniczaka i pokonuje Jasmina Boricza. Paweł Pszołek uwielbia grać z miedziowymi. Trafia po raz czwarty w trzecim meczu z rzędu z Zagłębiem. Od 37 minuty Wojskowi prowadzą 1-0. W drugiej połowie kolejna, piąta już w tym sezonie asysta Josue, a Ernest Mucci podwyższa na 2-0. Jeśli Legia gra z Zagłębiem, to wygrywa i strzela co najmniej 2 gole. Tak było w 5 ostatnich spotkaniach tych drużyn i tak jest tym razem. Zespół Waldemara Fornalika walczy jednak do końca i Kacpra Tobiasza strzałem z dystansu pokonuje Łukasz Łakomy. To jednak tylko bramka honorowa. Legia wygrywa w Lubinie 2-1 i umacnia się na pozycji wicelidera. Z trzeciego miejsca spada Pogoń Szczecin. Portowcy w meczu ze Śląskiem Wrocław mają przewagę, ale to goście wychodzą z zabójczymi kontrami i niespodziewanie strzelają gola po dokładnej wrzutce Wiktora Garcii i główce Erika Exposito. 5 minut przed końcem Gorgon fauluje w polu karnym Nieboacha i sam poszkodowany John Nieboach z 11 metrów trafia. Dante Stypica po raz drugi wyciąga piłkę z siatki. Śląsk Wrocław psuje jubileusz Pogoni, bo to mecz numer 1500 Portowców w Ekstraklasie. Dośrodkowanie Roberto Alvesa z rzutu rożnego, główka i Rafael Rossi może świętować. Chociaż po jego strzale piłka odbija się jeszcze od Piotra Wlazły i myli świetnie spisującego się w tym spotkaniu Bartosza Mrozka. W taki sposób Radomiak Radom zapewnia sobie 3 punkty w starciu ze Stalą Mielec. Gospodarze wygrywają 1-0. Gospodarze górą też w Kielcach. Korona prowadzi z Krakowią po golu Piotra Malarczyka. W drugiej połowie Jevhen Konopnianka fauluje Ronaldo Deakonu, a rzut karny na bramkę dosyć szczęśliwie zamienia Jakub Łukowski. To jego 8 trafienie w sezonie. A to już zagranie ręką Miłosza Trojaka i 11 wykorzystana przez Karola Knapa. Debiutanckie trafienie młodzieżowca Pasów w Ekstraklasie nie wystarczyło nawet do remisu. Dosyć niespodziewanie Korona wygrywa z Krakowią 2-1 i z ostatniego miejsca awansuje na przedostatnią pozycję w tabeli. Popatrzmy na komplet wyników 19. kolejki. Zwycięstwa Rakowa Częstochowa, Legii Warszawa i Lecha Poznań nie przyszły łatwo. Niespodziewanie przegrywa Pogoń Szczecin. Punkty traci też Widzew Łódź. Walka o utrzymanie niemal tak samo pasjonująca jako Mistrzostwo Polski. Tabele zamykają Piast Gliwice, Miedź Legnica i Korona Kielce. Na prowadzeniu wciąż Raków i wciąż z 7 punktami przewagi nad Legią. Na trzecie miejsce awansował Mistrz Polski Lech. 20. kolejka zacznie się już w piątek od meczów Stali z Rakowem i Lechi z Widzewem. W sobotę Śląsk Korona, Wisła Lech oraz Jagiellonia Pogoń. W niedzielę prowadzone przez Waldemara Fornalika Zagłębie Lubin podejmie jego były klub, czyli Piasta Gliwice. Potem Górnik Radomiak i Legia Krakowia. W poniedziałek Warta zmierzy się z Miedzią. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.